Jeden, o, słychać mnie. Witajcie, witam was bardzo serdecznie na Festiwalu Pieśni Wędrownych. Cieszę się, że pogoda nam jak dotąd dopisuje. Mam nadzieję, że się utrzyma albo nawet poprawi. Szanowni państwo, Festiwal Pieśni Wędrownych jest elementem projektu pod nazwą Muzyka Łączy Pokolenia, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2021. Celem projektu była animacja form społecznej aktywności i zaangażowania w dziedzinie rewitalizacji lokalnych zasobów kultury Ornety, w tym szczególnie dziedzictwa muzyki tradycyjnej i upowszechnienie wiedzy o artystycznym dziedzictwie powojennych kresów Polski. Naszych kresów wschodnich, podkreślam. Utwory, które państwo usłyszycie, zostały odnalezione podczas wywiadów, które zostały przeprowadzone z mieszkańcami Ornety. Wykonają je grupy wokalne, które przez ostatnie kilka miesięcy poznawały walory kultury i muzyki tradycyjnej. Nasze spotkanie będzie miało trzy etapy. Pierwszym będzie koncert grup warsztatowych. Drugi etap to koncert zespołu Plaster Miodu. A trzecim etapem będzie wystawa i film z przygotowań całego tego dzisiejszego koncertu. Jako pierwsi zaprezentują się nasi seniorzy, w których repertuarze usłyszą państwo dwie pieśni w języku ukraińskim. Będzie to pieśń Nese Hala Wodu, która opowiada o tym, jak tytułowa hala zwodziła Iwana, który na szczęście przejrzał na oczy i ostatecznie zaprzestał adoracji. Drugi utwór będzie to Oj Uhaju Prydunaju. Jest to wyraz głębokiej tęsknoty za ukochanej. Zapraszam do wysłuchania. Zehala wodu,
Oraz grupę, która będzie im towarzyszyła. To jest grupa specjalna, która, mówiąc prawdę, na początku troszeczkę bałam się pracy, aczkolwiek po prostu było przesympatycznie. I w ich wykonaniu usłyszymy trzy pieśni. W jednej pieśni będzie towarzyszyła właśnie ta grupa dodatkowa. Będzie to... Dwie pieśni będą w obcych językach. Pierwsza pieśń będzie w języku ukraińskim i myślę, że większość z Państwa zna ten utwór. Będzie to Szczedryk. To jedna z najbardziej znanych ukraińskich melodii na świecie. Prawdopodobnie najstarsza melodia pochodzi z czasów przedchrześcijańskich. Dzisiaj jest najbardziej znana pod postaci noworocznej piosenki. Następny utwór będzie to Saulale Motule, pieśń wykonywana w języku litewskim, a ostatni będzie w języku polskim. Zapraszam do wysłuchania. Szczedryk, szczedryk, szczedryk oczka,
kolejny utwór Saulale Motule. Thank you.
dziękujemy grupie dorosłych. Jeszcze raz wielkie brawa, naprawdę kochani, bardzo się starali. I poproszę naszą najmłodszą grupę dziecięcą. Zapraszam. Najmłodsza grupa zaśpiewa piosenkę w języku litewskim. Będzie to piosenka o słoneczku. Będzie to poetycka opowieść o nocy i dniu i o całym tym zjawisku.
jeszcze raz myślę, że może podziękujmy brawami naszym najmłodszym. Było dla nich naprawdę niesamowicie, znaczy w sumie nie było takie trudne. Myślę, że trudniej by było nam się nauczyć tego języka, zresztą grupa dorosłych może poświadczyć. I teraz chciałabym Państwa zaprosić na dalszą część naszego koncertu. I w tym momencie zaproszę do mnie naszą wspaniałą wokalistkę. Już część instrumentalną naszego zespołu mogli Państwo usłyszeć. Teraz zapraszam do wysłuchania wokalno-instrumentalnej. Przed Państwem Plaster Miodu. Yes.
jeszcze będzie, spokojnie. Teraz chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania utworu, który mam nadzieję większość z nas już słyszała. I chciałabym też zaprosić Państwa do śpiewania razem z nami. Także zaśpiewajmy. Oj, oj, oj.
bardzo, bardzo dziękujemy. I następnym utworem będzie utwór, który Państwo również bardzo dobrze znają i mam nadzieję przyłączą się do śpiewania, bo teraz jakoś tak mało słyszałam. Dobra, możemy się umówić? Na pewno znacie. Trzymam Was za słowo. Lipka zielona. Gościnnie ze mną zaśpiewa Jakub Schulz. Gość specjalny. Możesz wybrać sobie mikrofon, do którego chciałabym zaśpiewać. Tutaj prosimy numerek. Ósemki jakieś. No, ósemki. Dobrze. To nie wiem, ale słychać. Jakub, słyszysz się? Wspaniale. Dobrze, Lipka zielona. Zachęcamy do śpiewania. Thank you.
Kolejny utwór, który zaśpiewał, nosi tytuł Oj chmielu, chmielu. Dalsza część tekstu, ty bujne ziele, bez cię nie będzie żadne wesele. Więc zachęcam do wspólnego śpiewania. Jest to utwór weselny.
zostajemy w klimacie miela, lasów, drzew i borów. Tym razem będzie o tym kadzidlańskim. Thank you.
cały tańc. Solo, pięknie. I Konrad Żołnierek, kontrabas.